proszę, jednak dotarłeś na linię startu. I mam zamiar cię pokonać. Och, Tyler. Każdy kierowca tutaj chce cię zmiażdżyć. A każdy gliniarz w tym mieście chce cię dopaść. Jesteś tylko pionkiem stojącym mi na drodze. I szczęście wkrótce cię opuści. Widzisz, i to jest twój błąd. To nie jest kwestia szczęścia. Jess, Mac, gotowe. Dasz sobie radę, Tyler. Powodzenia. Tak jak mówiłem Navarro, to i tak jest kwestia umiejętności. Zaczynamy, kierowcy. Rusza gonitwa bandyt. No to jedziemy, kurde. Jak Navarro przegra, to kurde chyba głowę będzie musiała oddać. Zawsze będzie kombinować. Ci goście to najlepsi kierowcy w kraju, ale pamiętaj. Żeby się zakwalifikować do następnej rundy, wystarczy być w lepszej połowie. Dzięki, Jess, ale potrafię się ścigać tylko w jeden sposób, żeby wygrać. Tak jest. Wyścigi są proste, kurde. Są dla dziewczyn. Przepraszam, to nie było to seksistowskie. Brzmiało seksistowsko. O, ale to dlatego, że ten... Klub 1% był dziewczęcy. A to są dokładnie te wyścigi. Tyler, uważaj. Jadą do ciebie wozy familii. Spokojnie, dam sobie radę. Mam nadzieję, brat. Rozpoznaję część wozu. Holtzman, Vasiliev, Nova, wykończcie go. To są normalnie jakieś jaj. Patrzcie, pan Zero wciąż stara się zbawić świat. Panie Morgan, jest pan przygotowany na knockout? Kolekcjoner zamówił rozbiórkę i przyjechałem się tym zająć. Oj, to nie wygląda dobrze. Zbliżają się kłopoty i kierują do Tylera Morgana. No, zobaczymy. Kierowcy, nasz gość Tyler zaczął zachwycająco, szybko wysuwając się na prowadzenie. Ale familia raczej nie będzie grać fair. Zostańcie ze mną. Opiekunka, ja chciałbym cię bliżej poznać. Ale to może po wyścigu. Dawać muzykę, kurde, bez muzyki mi się jedzie tak jakbym jadł chleb bez masła, no. Ale zakładam, że to wymaga skupienia, bo mnie gonią jakieś trzy łajdaki, tak? Ale te trzy łajdaki nie mają moich prędkości. No może jednak. No, Nova. Teraz to się zabawimy. Człowiek i maszyna, słonko. Gonitwa banitów jest jednym z przemytników alkoholu z szalonych lat 20. Tak jest. Nasi banici nie wzięli się znikąd. Łatwizna. No. I to by było na tyle. Szkoda, że nie widziałem tego w spowolnionym tempie. Konkurencji nie widzę, kurde. Gdzie jest Vasiliev i gdzie jest ten... Nie, ten drugi, nie pamiętam skąd on był. Świetnie, Tyler. Jesteś pierwszy w połowie pierwszej rundy. Jak to w połowie pierwszej rundy? Jak to pierwszej rundy? Ile jest rund? Raczej ze strony... Patrzcie, pierwsze miejsce! O kurde, musiałem... Spanikowałem, zobaczyłem tą przepaść i mówię, nie, ręczny, kurde, ręczny. No nie, jak mógł nie dać tu muzyki? No nie wierzę po prostu. Takie piękne widoki, zaraz sam zacznę śpiewać. No nic. Król prędkości obalony. Dehan za tobą? Witamy w gonitwie banitów. Najtrudniejszym sprawdzianie ulicznym w kraju. Ja.
Jaki to trudny. Jak nie ma terenówek, nie ma driftów, to gdzie tu trudność? Się tylko naciska, kurde, gaz i się jedzie. O Boże! Żartowałem! Dzięki. Po prostu wygra. Bo jeśli stracę kasyno, osobiście połamie ci nóg. Żartowałem! Nie żartowałem. Zero presji, nie? Mimo nieprzyjemnej ingerencji familii, Tyler wygrywa. Jeśli utrzyma się w pierwszej połówce, przejdzie do następnej rundy. No, ja rozumiem. Próbuję załapać tu drift tym autem, ale strasznie jest... Nie można utrzymać tego poślizgu. Takiego się da, taki się da. Troszkę inaczej to auto chodzi. Od tych do driftowania, ale trzyma się jezdni przecudownie. Przy tych prędkościach. No niewiele brakowało. Dziwię się, gdzie się podziała tamta pozostała dwójka, bo tą... Skasowanie tej nowy to była... Obserwatorium to tylko pierwsza runda z trzech w gonitwie banitów. Jeśli myślicie, że była ciężka, poczekajcie na zbliżający się etap terenowy. O tak. Już prawie obserwatorium. Jesteś na prowadzeniu, a terenówka już czeka. Jazda, jazda! No i bardzo dobrze. Aha, czyli to jest jakby taki wielobój, tak? Ojejciu. Całe co, wszystkie blachy trzeba będzie wymienić, kurde. Po tej jeździe. No nie mogę tego driftu złapać. Nie zawsze, w każdym razie. Czy pokonałem jakiegoś innego gracza, nie zwróciłem uwagi. Załatwcie go! To ściągnijcie inne ekipy! Jak to wyeliminowane? Wezwijcie naszych kumpli z policji. Mają nie puszczać nikogo poza naszym gościem. Zawodnicy przesiedli się do wozów terenowych. Teraz! Będzie trochę brudniej, tak jak lubię. I kierowcy są już w terenie! Zainwestowałem w to auto, ale nie tak bardzo jak w auto. Ale ktoś pojechał. Przysypiasz? Sukinsyn. Dobra. Szlak! No, come on! Po prostu jedź stabilnie na wybojach, brat! Dasz sobie radę! Dzięki, panie terenowy! Za bardzo mi nosi to auto, Może ze względu na tylny napęd, co? Dobrze się driftuje, ale przyspieszenia na zakrętach bywają problematyczne. Ja to poczułem! Oho, daj. Jadą do ciebie gliny. Naprawdę dużo gliny.
Cóż, w końcu to wyścig sponsorowany przez familię. Adam Fish 5, wiele celów rozbija się w terenie i zmierza w stronę Okruska 73. Kod 3. Inni kierowcy się nie liczą. Dorwijcie Tylera Morgana. Centrala Postusz, potrzebuje potwierdzenia rozkazu. Potwierdzam, Adam 35. Do wszystkich jednostek. Tyler Morgan jest głównym celem. Ignorujcie pozostałe pojazdy. Nie ma Tylera, kurde. Nie martw się. To a to Tyler jedzie terenowym. Fuck. Adam 13, wyłącznik nie działa na pojazd podejrzanego. Adam 13, wyjaśnij proszę, czy twój wyłącznik jest niesprawny? Nie, centrala. Po prostu ścigany pojazd nie reaguje. Właśnie próbowali mnie odciąć. Nie udało się. Tak! Zabezpieczenie zadziałało! Oczywiście, że tak. Tylko, że obwody nie wytrzymają zbyt długo, więc szybko załatwmy liniarzy. Przynajmniej ta runda jest bezpieczna. Kurde, wypchnęli mnie z trasy. Już miałem taką przewagę. Jest, kurde, leżeć było. Nic z tego! Mac, ci gliniarze zaczynają mnie już naprawdę wkurzać. Spróbuj wytrzymać do lotniska. Mamy dla nich małą niespodziankę. Niech tam będzie jazz. Dajcie mi jakąś skocznię. Mac, mam na ogonie policję z całego cholernego Fortune Valley. Słyszeliście go, ludzie? Brać ich! Liga 73 na ratunek! Zgłasza się grupa Wolne Hemby! Właśnie tak, dziewczyny! Lecieć, kurde, z nimi! Liniarze aż zaczną nas gonić! Osłaniamy cię, blachu! Tak jest! Cmentarna załoga! Ta policja właśnie pędzi z trakcją przez jezioro New Haven! Tu klub zamierzeń! Greeny wciąż gonią przez własny ogon! Jedź wygrać ten wyścig, pierwszy kraj! Walka! Hulk bomba na pełnym gazie! Rozniszczymy Silver Canyon! Srebrna szóstka Barrio! Przyspieliliśmy gliniarzy, właśnie ścigają bogacia! Jedziesz, mały Tyler! Panzer 22, centrala, mamy wiele nagłych wypadków w mieście i w całej okolicy. Potrzebujemy szybkiego wsparcia, sytuacja jest niestabilna i wciąż się pogarsza. Zajmiecie się tym później. Wyślijcie wszystkie jednostki na Morgana. Z całym szacunkiem, mamy tutaj wielu niebezpiecznych kierowców, którzy stanowią zagrożenie. Sytuacja jest krytyczna. Przyjęłam Panzer 22, kod czerwony. Wszystkie dostępne jednostki z dzielnic 1-4. Główny cel, powstrzymać piratów drogowych. Zróbcie porządek w Fortune Valley. Dobrze wiedzieć, że mamy na miejscu sporo przyjaciół. Jesteśmy z tobą, brat. A teraz bierz się za wygraną. A, tak jest, kurde. Pojechałem na skrót, ale ich zostawiłem teraz. Ale akcja, ja pierdzielę, na tym lotnisku cudownie się to ogląda. Znaczy, przepraszam bardzo, cudownie się jeździ. Pierwszej trójce, kochana! Jestem w pierwszej jedynce! Nie dogonisz mnie! Sorry, chłopaki, nie ma czasu na sentymenty. Kurde, kocham to auto. Zasapał chłopak. Tyler, to jest teren, trochę rzuca. W pierwszej trójce na finiszu rundy terenowej. Wciąż może mu się udać.
szlak. No to było ryzykowne, ale udało się. Najgorsze to wypaść poza punkt. Ten, kto wygra drugą rundę gonitwy Vanitów, weźmie udział w pojedynku z mistrzem zeszłorocznych zawodów. Czy będzie to Tyler? Według waszej czarodziejskiej opiekunki wszystkie znaki wskazują, że tak. Jest w porządku, Tyler. Kibicujemy ci, stary. Dzięki za wsparcie, Mac. Jak to odciągnięci? Ale ilu? Co, wszyscy? Dobra, wiesz co? To już nieważne. Osobiście go załatwię. Zaraz, będzie zmiana w ostatniej chwili. Czy to w ogóle dozwolone? Mistrz zeszłorocznej gonitwy zostaje w ostatniej rundzie zastąpiony przez Linę Navarro. No, Lina. No to ruszamy! Czyli zostaliśmy tylko my, Navarro. Widziałeś, jaki sprzęt mamy pod maską. Nie masz żadnych szans. Oszukuj ile chcesz. I tak wygram. Szkoda, że jej rozwalić nie można. Poradzisz sobie, prawda? Poradzisz sobie. Jak najkurna bardziej. Ale dobra jest, kurde. Co mówiłaś? Że niby nie mam szans. Nie masz przyszłości, Morgan. Z takim sprzętem w wodzie będę kontrolować każdy wyścig w porcie stali. Miasto próbowało się złamać. Teraz moja kolej. Najpierw musiałbyś pokonać mnie. Proszę. Nawet twój kumpel Schuller wie, co się stanie. Po prostu wybrał tę niewłaściwą stronę. I to by było na tyle, jeśli chodzi o twój wynalazek. Przegrywasz. Tylko przez chwilę. Kilometrów do przejechania. Wciąż pamiętam tak jest. Cię, Fabio. Jak jeździłaś razem z Jess i chłopakami. Miałaś sporo umiejętności. A teraz nie potrafisz wygrać bez oszukiwania. Ludzie tacy jak ty czy ja zawsze byli ofiarami przekrętów, Morgan. Nie mogłam pozwolić na to, żeby stać się zabaweczką w ich rękach. Dołączyłam do zwycięstwa. A ja postanowiłem walczyć. Dlatego musiałam sprzedać swoją ekipę, Tyler. Dzięki wam mogłam się trzymać w braku. I wreszcie za to zapłacisz. Proszę cię, to imponujące, że się tu dostałeś, ale od początku nie miałeś szans. Jesteś po prostu ostatnim z wielu wybojów na mojej drodze na szczyt. To się okaże, jak będziemy na mecie. Czy to jest ostatni wyścig? Bo dziewczyna powinna już teraz troszkę mięknąć w kolankach. Lina, mówiłaś mi, że to załatwisz. No i co teraz? Właśnie to załatwiam. Nie. Zajmę się tym osobiście. Co masz na myśli? Moje gratulacje, Morgan. Jesteś na drodze do pokonania mojego kierowcy. Na to wygląda. Morgan. Przydałby mi się w familii ktoś o takim talencie. Byłbyś najlepszym kierowcą w mieście. I tak bogaty. Jak ci się nawet nie śniło. Ale jest haczyk, prawda? Drobny. Musisz przegrać wyścig. Nie możesz mnie zastąpić. To ja dałam ci to miasto. A teraz mogę je stracić przez twoją cholerną vendetę. Dzięki za propozycję. Spasuję. Daj spokój, Morgan. Czego chcesz? Sławy, pieniędzy, głowy Liny na srebrnej tacy, dostaniesz, co chcesz. Chcę, żebyś mi oddał wszystko, co masz. Wtedy, jak przegrasz, będę wiedział, że to dlatego, że byłem lepszy. To jeszcze nie koniec. Tyler Morgan jest na prowadzeniu, to może być to! Jeszcze nie jest za późno, Morgan. Wystarczy, że przegrasz. Dalej, Tyler! Dobrze to rozegra! Ładna muzyczka towarzyszy naszemu sukcesowi, co?
tak! Daniel! Bum! To jest mistrzostwo świata! Gdzie jesteś? Twój cholerny zakład nas zrujnował. Będę musiał wydać wszystko, co mam, żeby przeżyć. Familia kończy z ulicami. I z tobą też koniec. Nie możesz. Tak ciężko pracowałam. Wszystko, co osiągnęłaś, dostałaś ode mnie. Teraz ci to odbieram. Jak ja polecę, to pociągnę cię za sobą. Wiesz, ile mam na ciebie haków. Na was wszystkich! Nie powinienem był ci ufać. Więcej nie popełnię tego błędu. No, Tyler, wygraliśmy w gonitwie i z familią. No i co teraz? Mam pomysł. O! Mowy nie ma! Ale najpierw to pierwszy na lotnisko. Serio? Czyżbym wyczuwał strach? Rozumiem. Jestem teraz mistrzem, też bym się bał. Ha, dobra, ścigamy się! No. To już koniec. Ja pierdzielę, nie spodziewałem się. Myślałem, że będzie koniec, że tu będzie jeszcze... O, moi drodzy, jakie to było naiwne. Jaka ta historia była płytka, ale nie szkodzi. Bo ja się bawiłem świetnie. Te wszystkie akcje, kurde, naprawdę. Jak zaczerpnięte z Fast and Furious. To jest fantastyczny potencjał. Dotarłeś na gonitwę. Nie udawaj zdziwionej, wiedziałaś o tym. Tyler, to nie jest jakiś wyścig uliczny w bari od Jess i chłopakami. To prawdziwy świat. Tu największe umiejętności nie wystarczą. Wierz mi, próbowałam. Nawet wtedy nie mogłaś mnie pokonać. Mimo całej tej kasy i wspierającej cię familii, dalej tego nie potrafisz. Dla ciebie wszystko jest wyścigiem, Tyler. Tak było i będzie. Nie tylko cię pokonam. Zniszczę cię. Oho, być może ta historia będzie miała dalszy ciąg. Ale chciałem powiedzieć, że... To jest niesamowity potencjał na dobrą grę akcji w ramach gierek wyścigowych, bo chyba do tej pory żadna historia nie została powiedziana w ten sposób, w taki widowiskowy. I niezależnie od tam różnych wątpliwości wywołanych przez te paczki, które można było kupić w grze i przez model jazdy, który nie każdemu pasował, i przez fabułę i dialogi, które były strasznie naprawdę na poziomie podstawówki, to jednak uważam, że to była dobra gra. Doskonale się bawiłem. To jest jedna z przyjemniejszych rzeczy, jakie robiłem, w jakie grałem w tym roku. I fantastycznie mi się robiło z tego serię. Ile tam jest, jak to fajnie można ułożyć. Nawet w tych ostatnich odcinkach zobaczycie, że... Nie zobaczycie. Tam jest mnóstwo rzeczy, które już teraz wiem, że dotnę, których wy nawet nie zobaczycie, żeby ten wyścig końcowy był ułożony w jeden ciąg fabularny. I ja uwielbiam tego typu wyzwania, bo oprócz tego, że świetnie się bawiłem podczas gry, to wiem, że mogę zrobić z tego fajną historię i to jest super. I no i deweloperzy dali możliwość zrobienia z tego fajnej historii. Mimo tego, że wiadomo, ale jak wspomniałem wcześniej, to daje niesamowity potencjał na tego typu opowieści potem w przyszłych grach wyścigowych, bo w zasadzie mamy dwa modele gier wyścigowych. Pierwszy to jest taki z otwartym światem, z jakim mieliśmy do czynienia tutaj. Drugi to jest taki, w którym są wyścigi za wyścigami. To Forza Motorsport chyba ostatnia taka jest. Forza Horizon też jest z otwartym światem. I Forza Horizon, która też była wyśmienitą grą, nie opowiadała historii aż w taki sposób, nie? To było ciekawie zrobione, zresztą podział na te trzy postacie, zaczerpnięty najpewniej z GTA V. Bardzo fajnie się grało, ja się bawiłem doskonale, mam nadzieję, że wy też. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze w trakcie trwania serii i do zobaczenia w następnych. Nie mam pomysłu, szczerze mówiąc, co tu robić, bo ten okres gorących premier się skończył. Dopiero w lutym zacznie się znowu coś ciekawego, bo będzie Far Cry kolejny, będzie The Crew 2, to na pewno są takie tytuły, po które sięgnę. A myślę, że w międzyczasie zacznę robić gry, których nie robiłem z różnych powodów wcześniej, a nie są specjalnie długie, bo teraz mój czas jest mocno ograniczony. Będę na pewno kontynuował serię z Overwatcha, bo dobrze mi się gra ostatnio. Prawdopodobnie zagram sobie w Call of Duty Black Ops 2 i Call of Duty Infinite Warfare. To są serie, których nie robiłem, bo mi się nie podobało to, że Call of Duty poszło w tamtą stronę. Natomiast... jakby ze względu na opowieść, one mogą być ciekawe, nie? Teraz już minęło trochę czasu i już nie mamy takiego negatywnego nastawienia do Call of Duty ze względu na World War 2.
znaczy World War II, to może podejdziemy do tej opowieści trochę inaczej, nie? Jako taki odrębny świat, który ma coś ciekawego do pokazania. Więc najpewniej zobaczymy się gdzieś tam w seriach Call of Duty w niedalekiej przyszłości. No i do zobaczenia. Jeżeli macie jakieś propozycje odnośnie gier, no to dawajcie znać. Wiem, że dużo osób chciałoby Evil Within 2. Ja muszę poczytać, jeżeli chciałbym zrobić z tego serię, ale boję się trochę. Ja za bardzo to przeżywam wszystko, wchodzę w ten świat bardzo mocno i mówiłem o tym nieraz. To nie jest tak, że ja udaję ten strach, który potem pokazuję na nagraniach. Od czasu do czasu pisnę tak trochę bardziej niż w normalnych warunkach bym pisnął, bo wiem, że was to bawi. Natomiast ja naprawdę przeżywam te wszystkie historie i boję się, że się zdozowałem jakimś skończył. Chociaż nie, serce mam mocne, nie? Ale nie bardzo lubię się bać. Nie? Dobrze, dziękowałem, już wam dziękowałem, więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Byłbym wam bardzo wdzięczny, chociaż może was to też zainteresuje. Rzućcie okiem na mój film Jestem firmą. Tam też dużo opowiadam na temat tego, co robię i jak robię. Może was to zaciekawić, jeżeli nie mieliście okazji jeszcze obejrzeć tego filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej, hej. Zarazem bezwzględna i elegancka, panie Vale. Tyler Morgan to był błyskotliwy ruch. Może się jeszcze przydać w przyszłości. Wiem. Kolekcjoner jest skończony. Wygrał pan zakład. Witam w Arkwright. Heart of a lion. Fire inside me blaze like a siren. First we take on some league races, then we challenge the bosses. Either of you fools even have a car? I'm ready to